Siema, siema, widzu, witam cię. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek taki odcinek jeszcze powstanie. Chodzi mi oczywiście o to, że dzisiaj sobie obejrzymy odcinek Goatsów. No też się zdziwiłem, to jest chyba najbardziej wyczekiwany odcinek Goatsów i prawdopodobnie jeden z ostatnich odcinków Goatsów. Może niektóre obejrzymy, ale takie, które są w tak zwanym OG składzie, czyli tam gdzie jest Izak, Kacper Bloński, Boxdel, jest też Gola, no i też jest oczywiście Wardęga. Bo jak ostatnio mogliśmy zauważyć, to z KRS-u Izak oraz Kacper Bloński zostali wypisani, już ich tam nie ma w KRS-ie, czyli jakby nie są częścią spółki, ale Wojtek Gola oraz Sylwester, no i też oczywiście Boxdel, o dziwo, znaczy to nie było oczywiste w sumie, bo z tego co mi było wiadomo, Sylwester mówił, że tylko on zostaje i Wojtek Gola. A tu się okazuje, że Boxdel powrócił oficjalnie do fejmu, no i też oficjalnie chyba powrócił do Goatsów. No i nie, ogólnie to wszystko dla mnie śliskie, fajnie było dowiedzieć się po prostu prawdy i tyle, a nie jakieś takie śliskie ruchy. Ale no cóż, zobaczymy sobie odcinek Pasuta, w sensie odcinek Goatsów z randkami z Pasutem. Podobno to jest najmocniejszy film, jaki był, więc się spodziewajcie dużo Shreka albo dużo wycinania. Zobaczymy, co z tego będzie. No i oczywiście tytuł to jest Pasut kontra 21 kobiet. Miniaturki wam nawet nie będę pokazywał. Wydaje mi się, że to by był zły ruch. Witam. Spokojnie, nie. Nie, cofnij się 3 kroki, przywitaj Cezara i nie stój na moim dywaniku w tych właśnie szpilkach. Okej, przynajmniej ostatni odcinek Goats nie jest w tej czarnej celi, bo tak to trochę wygląda, ten cały klub Goatsów, tylko w naturze jest to jakieś takie przyjemniejsze od razu do oglądania. Tylko, że ja totalnie jestem dzisiaj nieprzygotowany, jeżeli chodzi o Goatsy, bo ja zapomniałem, jak to wygląda, więc no mogę się dzisiaj zdziwić, zgaduję. Ja ci krzyczałem już, że odpadasz na, przed wejściem. W początku mnie wyimilował przed bramą, jak mnie zobaczył, nie spodziewałam się tego, okazało się, że to nie chodziło o mój wygląd, tylko o to, że na niego jestem za stara. Wiem, dlatego chciałam się ustosunkować do tego. Ale dobra, w sensie, jeżeli to nie jest jego typ, no to nie zmienisz jakby tego. No nie ustosunkujesz się do tego, że jesteś jakby zbyt dojrzała dla niego, bo za stara tak niemiło się mówi. To kto pierwszy złapie 3 piłeczki, dostaje buziaka w szyję. Dobrze. Kto pierwszy 3 piłeczki złapie, ten jest lizany w szyję. A no tak, zapomniałem, że to wszystko się opiera na jednym, ale w sumie jak teraz tak sobie myślę, to ja się nie dziwię, że Kacper Bloński jakby wyszedł z Goats, no bo Goatsy taki trochę stuleja content i tak dalej, a on już ma Leosie. Może Izak też, nie wiem, też już średnio był zainteresowany w tym wszystkim. A tak Wardęga... Jeszcze Boxdel pasują i Wojtek Gola też w sumie pasuje. Ale znów powinni wziąć jako dwóch tych nowych Goatsów kogoś takiego ułożonego, na przykład, nie wiem, Blowka. O, Blowka powinni wziąć, bo tam dużo żartów może być. Mam wrażenie, że my za rzadko nagrywamy, siedzimy. Nawet się słowem nie odezwiemy. Ponieważ... No ale to jest racja w sumie, bo oni dosłownie póki co siedzą i nic nie mówią. A jak się ogląda tych sidemenów, na przykład ich randki, to jest tak, że oni wymyślają wszystko, co ten gość robi, większość przynajmniej. I oni są jakby tym twórcą kontentu, bo to jednak jest ich kanał koniec końców. A tutaj Pasut przyszedł i w sumie tylko on to wszystko prowadzi. Cześć. Cześć. Ksenia jest. Zrobione czy nie? Powiedz od razu. Nie wiem, co je bardziej dziwi. To, że ma na imię Kseja, to w ogóle nie brzmi w ogóle jak imię. Pierwszy raz słyszę takie imię, ale ciekawe na pewno. Brzmi jak jakiś champion z Lola. A drugie to, że od razu pyta bezpośrednio, czy zrobione, czy nie. Bardzo daleka myślałem, że lepsza, ale w nocy, jakbyśmy się tylko spotykali, co? No, wiesz co? Mogę poprosić to o to mój akcesorium, to moje? Poczekajcie chwilę. Może Goatsów dawno nie oglądałem i dlatego jestem taki trochę zdziwiony i taki zniesmaczony trochę, no bo tak, no typiarce ubliżać i to... Ale z drugiej strony ona też się zgodziła i raczej jakby wiedziała, na co się szykuje. Nie wiem, mam strasznie zmieszane uczucia, jeżeli chodzi o ten odcinek póki co, bo typiara się do sobie zgodziła, żeby przyjść i żeby worek na głowę jej ktoś dał i sugerował, że tylko w nocy się z nią spotykać. Zablurowałem ci twarz, nie, naprawdę ale jestem... to nie jest jakaś złośliwość, tylko po prostu nie umiem, dobrze, nie umiem rysować twarzy. Mogę sobie to zatrzymać? Czy to dla ciebie na pamiątkę będzie? Nie, no możesz się zatrzymać. Nie, no typiara dosłownie tam przyszła i zgrywa, jakby się nic nie działo, albo nie wiem, nie rozumie, że on ją disuje i dosłownie cała jej scenka to jest to, że on sugeruje, że ona jest brzydka. Nie. Nie, poważnie. Jestem piękny. Ale jak mnie potem wyrzucisz, to naprawdę... Nie, no ty piaro, gdzie jakikolwiek szacunek do siebie, znaczy no dobra, no poszła do Goatsów, ale jak już zauważyła, że chłopią disuje co chwilę, no to już mogła wtedy wyjść.
a nie jeszcze zakładać jego brudne skarpetki na siebie. A no i oczywiście jest jakiś stópkarski kondyn, no bez tego to by gołców nie było. Do drugiego etapu w skarpetach, bo... nie, bo ona zaraz pojedzie do domu. To jest jeszcze 19 minut. Nie, do drugiego etapu musisz zostać w skarpetkach. Trzeba było ten dzień inaczej spędzić, nie przychodzisz tutaj, to był twój wybór. No to jest zdecydowanie mój problem z gołcami. Nie wiem, czy aż tak agresywnie to nie było, ale mam wrażenie, że tam dosłownie przychodzą ludzie, żeby się z nich pośmiać. W sumie, a na przykład jak się ogląda tych sidemenów, to jest tak, że się śmieje z osoby, która jest jakby gościem, czyli na przykład Pasut, to on by był kompromitowany, a nie tak, że on kompromituje te właśnie dziewczyny, które przychodzą. Tak w tą tacę, ja to zjem. Sama robiłam od 23. Zrzuć to na ziemię. Po co? To w ogóle. Nie. Ja to zjem z ziemi. Ale ja to zjem z ziemi, zobacz. No. Ale jak będzie mi waliło z gęby potem... To dobrze, to inne już może nie będą zainteresowane. Okej, okay. No i to był pierwszy moment, gdzie się autentycznie zaśmiałem. Typiara robi przez noc sushi, chłopie wywala i losowo je z ziemi. No i fajne, bo to jest upokorzenie Pasuta i to mi się podoba. Daj mi tę taskę, daj mi to sushi. Ty mi namasuj stopy i sobie pogadamy, a potem cię odrzucę. Dawaj. Niestety nie. Nie będę ci masować stóp, no bo nie chcę jakichś swoich granic przekraczać. To ja tobie wymasuję, siadaj. O, no i o to chodzi, no i to... Ej, szanuję ją, nie? Znaczy mimo tego, że ona do końca siebie nie szanuje, że w ogóle się pojawiła u gołców. To ja ją szanuję, że ma faktycznie jakieś swoje granice. Oczywiście, że tak. Ej, a możesz polizać jej stopę? Radio z Wyrol nadaje, mogę ci polizać stopę? Nie! Spójrz. O jeny, nie wiem za czym mniej tęskniłem, ale to lizanie stopy w sumie jest nie najgorsze. W sensie, co ja mówię w ogóle? Chodzi mi o w porównaniu do innych rzeczy, które on tutaj musi robić. Ale fajne jest to, że Pasut jest gotowy na wszystkie pomysły, które mu dają, szkoda tylko, że tak mało pomysłów mu w sumie dają. Było dokładnie pół roku temu. No. Powiedziałeś, że jeśli gołcy wytrzymają pół roku, to do nich dołączasz. Tak? I dzisiaj jest, patrz, bo jest to... Patrz, aż to miałem... jest pół roku? I dwóch rzeczy nie mogę. Po pierwsze to, że Budda sobie na środku nagraja po prostu wbija. Myślałem, że on będzie od początku w sumie, więc to jest dość zabawne, jak to, coś tutaj ewidentnie źle poszło z organizacją. A po drugie to, że Budda przewidział, że Ghost, jeżeli przetrwają 6 miesięcy, to będzie cud. Przetrwało lekko ponad. Czyli jeżeli tutaj nic nie będzie, to te 6 godzin, czyli 12 razy, no jest stracone. Idziesz po prostu bez słowa, odchodzisz. Dobra, ale jak wygrasz w zdrapce? Ale jak wygram w zdrapce, to może się zastanowię, czy przechodzisz dalej. No i co? Jeszcze na dole. Znać podwójną kończynkę nie jeszcze ma. Jeszcze na dole. No dobra, to próbujemy dalej. Odpadasz. Akurat tego nigdy nie zrozumiem. Aczkolwiek, dobra, może dla tych dziewczyn to jest jakaś szansa życiowa, że o, wow, po tym jak wystąpię u gołców, zrobię ze siebie pośmiewisko, to stworzę karierę i będę zarabiać miliony. No tak to nie działa. I jechać 6 godzin w jedną stronę specjalnie, żeby wystąpić, żeby Pasut od razu na wejściu powiedział, że jesteś płaska, czy coś takiego na początku powiedział. No naprawdę, i o to mi chodzi. Ja się dziwię, że po takich odcinkach jakieś dziewczyny nadal chciały tam wbijać. Ty nie poznałem cię bez zielonego polaru. Bez zielonego polaru? No bo ty mi ostatnio żabców nie nabijałeś. Ale jesteś chambier. Ha, 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 bo wiecie, wygląda jakby pracowała w żabce. Nie wiem jak wygląda osoba, która pracuje w żabce. O to chodzi w tym żarcie? Nie kumam. Nie no, a tak serio, chciałam po prostu, żebyś nie oceniał mnie przez pryzmat wyglądu i figury. No dobrze, chodź, fajny pomysł, siadaj, no. Fajne. Kreatywne bardzo. U mnie w gimnazjum miałam bardzo duże kompleksy chudości i... O, ciekawe, bo ubrała maskę, ubrała jakby jak najbardziej szerokie wszystkie rzeczy i chce przejść do kolejnego etapu tym, że będzie jakby ciekawością i tym, że zachęci go swoją osobliwością, tak to się chyba mówi, więc to kreatywna dziewczyna, bo raczej mamy tendencję odwrotną, że każdy tam ma napięte jak najbardziej, żeby wszystko za chwilę wyskoczyło, a tutaj taka miła odskocznia. Zaczęło się. Przejść dalej, musisz zaszczekać. Dobra. Ale na czworaka, jak pies. Nie no, to już jest jak jakiegoś odcinka Black Mirror, no co tu się dzieje? Typiara, żeby przejść w jakimś nieznaczącym totalnie programie dalej, zaczęła chodzić na czworaka i szczekać jak pies, bo dlatego, że chłop jakiś jej tak powiedział. Takiej to już mi chyba nawet nie szkoda, bo ona, nie wiem, czy sobie nie zdaje sprawy z tego, co robi, czy po prostu nie ma jakiegokolwiek szacunku do siebie. Ja wiem, że się znajdą osoby, że łzy, bo ty nie masz w ogóle dystansu, to i chcę tam szczekać jak pies, bo ktoś ci tak każe. Dobra, ale nie, ja mam 20 lat, nie? Ty masz 36, no. Ale wiesz co będzie za rok. Co? 2137 będziemy mieć wspólnie, papieżową. A no to tak, to super, to fajnie, to mega, to romantycznie, nie wiem jak ja miałem tutaj zareagować. Torbę, tu torbę mi daj, torbę. O nie, znowu? Znowu jej zakłada torbę na głowę. Daj. Sorry, Wojtek, to mi Gola kazał.
No to niech się Gola wstydzi. Gola, wstydź się, ty jesteś nienormalny, słuchaj szacunku, nie? Daj to. Czekaj. Daj to. Zaraz, sekundę. Daj to. Mi jeszcze podsterować. Daj to. Nie wiem, czy o to chodziło w Ardenze, jak powiedział, że to są najmocniejsze odcinki tych randek, że Pasuta nikt nie przebił i on to w ogóle przebił każdego i jest tak mocne, że oni to muszą mega edytować, montować i w ogóle, ale na pewno pod jednym względem jest najmocniejsze, czyli pod względem braku szacunku jakiegokolwiek do osób, które tam przychodzą, jakkolwiek się starają. No, typiala przyszła, wymyśliła sobie jakiś wierszyk, a ten jej torbę chce to zakładać na łeb. W sensie, w jakim sensie jest to komiczne, ale może dzisiaj nie mam po prostu humoru takiego. A jakie jest twoje ulubione hobby? Ja bardzo lubię gotować, więc... No i uwielbiam bardzo piec. Byłoby to może śmieszniejsze, gdyby one może, nie wiem, od razu były briefowane, że ogólnie to Pasut was będzie wyzywał tam. A wydaje mi się, że bardziej miały wizję poprzednich odcinków, czyli tego, że faktycznie może będą jakieś crazy te randki, ale nie takie, że będzie brak szacunku i nie wiem, będzie im kazał na czworaka iść czekać, nie? Pozwól jej namalować obraz, bo namaluje tyłkiem. Ale że malowanie tyłkiem to jakieś inne malowanie, czy o co chodzi, czy co? Odcisk dupy. Tak. A ponieważ moja morda jest zajęta od gadania, to robimy to na płótnie. Ale potem możesz pocałować. Ale płótno czy dupę? A co chcesz? Ja meblościanka, Izak. Zajebista, no. Jakby no, te kolory... W ogóle jaki ten kolor też, nie? To prawda, no nie, jakby ten dom. Jak mam ci... Nie no, tak szczerze, to ten content to już pomału coraz bardziej jak na tą platformę, nie tą tutaj, tak? No, naprawdę to wygląda jak jakiś wstęp i to tak bardzo mocno. Ja bym się nie zdziwił, jakby dalej Goats poszło w tą stronę i ludziom by się to podobało, jakby autentycznie założyli jakieś OF-y czy coś tego typu. Wydaje mi się, że to jest bardzo prawdopodobne, gdyby nie Boxdel. Encyklopedia powszechna. O. A tu otwieracie jej dupę zdjęcie. Ja potrzebuję trochę tak z tej strony i z tej strony. Nie wiem, no w pewnym momencie jaki jest w ogóle sens tego, że oni to wstawiają na YouTube'a, skoro i tak wszystko jest zablurowane, nic nie widać i większość tego się nie nadaje na YouTube'a. Już rozumiem, o co chodziło w Ardenze, że to jest naprawdę na granicy. Kiedy była bitwa pod Grunwaldem? Nie pamiętam, sorry. W którym wieku Stany Zjednoczone powstały? Jeszcze głupsze pytanie zadasz? Dziwna dziewczyna, ona chce być taka... Co, na czym spędzasz swoje życie, jak nie na... Na fotomodelingu. Fotomodeling? Dokładnie. Jesteś modelką. No powiedzmy. O, nareszcie mamy w tą drugą stronę, czyli typiara, która przyszła totalnie, jakby tam nie chciała być. To jest też abstrakcja dla mnie. Dobrze, kochanie, to wracaj do Gorzowa. Niestety odpadasz, ale miło było cię poznać. Nie ma problemu. Ja myślę, że Robert nie byłby dobrym partnerem ze względu na to, że ma wielkiego kołka w dupie. Proszę. Tą czarną energię z ambasady. Produkcja wyprowadzi cię z terenu ambasady i to i raz. Ty, ona też przyjechała, 5 godzin jechała z tego Gorzu Wielkopolskiego, bo to jest gdzieś koło Bydgoszczy w ogóle, pod Szczecinem, ja nie mogę. Ona tak daleko jechała, żeby to ty miałaś kij, nie powiem gdzie. Robert akurat tutaj, o dziwo, nic nie zawinił. Chyba, że po prostu przyjechała i zobaczyła, jak to wszystko wygląda, że jakieś dziewczyny chodzą, szczekają, udają psy i nie tylko, więc stwierdziła, że dobra, ale mogła wyjść, a nie wejść i z takim fochem, czy cokolwiek to było. Nie masz do mnie urazy, prawda? Nie masz do mnie, nie ma do mnie łazy. Że co? Nie masz do mnie łazy. Czego? Nie masz do mnie łazy. To Wojtek chyba, bo to Jana. Okej, okay. Drugi moment, który spowodował, że się autentycznie mocno zaśmiałem. To niech tam zostanie i powie do ciebie, że się zaklinowała, żebyś jej pomógł. Dobra, a teraz zagramy taką scenę. O Jezu, znów zaklinowała się, znów te żarty, haha. No, ten teges. Mógłby tutaj na przykład zaprosić kolejną randkę, nie? I żona se leży pod tym tapczanem losowo, nie wiem, jak ona się w ogóle tam znalazła i kolejna randka przychodzi, oni sobie siadają. To było zabawne nawet. A to jaką miałeś taką najbardziej... Zamykałeś laskę w klatce na przykład? No to takie rzeczy na pewno tak. Jakie na pewno tak? Co ty gadasz? Jakie zamykanie w klatce? No okej, no każdy tam... Ważne, że jest zgoda, tak? Chyba o to chodzi. Jak se tam obydwoje ludzie chcą, no to niech se robią dziwne rzeczy, typu zamykanie w klatce. No to jedno smyczy. Ja jeszcze nie robiłem takich rzeczy, ale jestem młody. Mnie jeszcze staje normalnie. Ile waży? A, to nawet śmieszne. Stópki? Stópki, to masz wielkie stopy! Jakie ma? Masz ze 40! Jest. Zdominowany Pasut jak... Jak mam ci usługiwać, bogini? Czy mam zjeść z twojej tacy, tak jak zjadłem z tej z winogronami? Jak pies będzie jadł! Panowie, to nie ma sensu!
O, trzeci raz, albo czwarty, nie pamiętam, już przestałem liczyć, ale no, cieszę. Ona mu zrobiła trochę takie Uno Reverse. Hej, jestem Julia. Mogłabyś powiedzieć następnej dziewczynie, żeby wchodziła? Nie, nie mogę. Nie, no bo wiesz co, my chcemy skończyć odcinek i ty to ja rozumiem... Ja nie wiem, przykro dla niej trochę, no ale cóż. Z jednej strony jest to zabawne, no bo zdesperowana typiara pewnie chciała trochę atencji czy coś, dlatego w Goatsach występuje, bo wątpię, że ktokolwiek inny występuje. Przyjechała, nie wiem, pewnie też kolejne 6 godzin, bo przyjechaniem z Niemiec czy coś, tak obstawiam, bo oni wszyscy nie potrafią z Warszawy znaleźć te typiary, tylko biorą ich z daleka i potem im po sekundzie mówią, no, możesz zawołać kolejną. W sensie, powiedz następnej dziewczynie, że jestem gotowy na następną dziewczynę już, dobra? Na randki. Co, już mam sobie iść, tak? A ja miałam do ciebie takie pytanie, no ale dobra, tak chcesz zrobić? No jakie miałaś pytanie dla mnie, no? Jak często myślisz o Imperium Rzymskim? Czy, okej, może ten żart był jakkolwiek zabawny, aczkolwiek to nie było zabawne i no to jakby zaczęło bardziej wiralować. No, ale to było dawno temu nagrywane, więc to się zestarzało bardzo, bardzo źle. No dobrze, w takim razie ty przechodzisz do kolejnego etapu, a wam dziewczyny dziękuję. Możesz ściągnąć opaskę. Ty mi palec do ucha wsadziłaś? Nie. Kto mi palec do ucha wsadził? No na końcu tam po dotyku on musiał wybrać na ślepo, którą wybierał jako Joker, coś tam bla bla. Ale ogólnie zapomniałem totalnie, że to jest na dwie części zawsze rozwarte, że tak to powiem. Więc przykro to jest na pewno minus Goatsów, a jak się oglądało... Szczerze, średnio. Tak średnio mi się podobało. Nie wiem, może dlatego, że długo tego nie było i nagle taki mocny odcinek. Nie wiem, czy za dużo żenady, czy po prostu przykrości. Nie wiem, co ja czułem podczas tego, ale mi tyle wystarczy. Zostawcie lajka i napiszcie, co wymyślicie w komentarzu.